dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Cult of the Lamp. No i tak, najprościej mówiąc, dzisiejszy plan jest niezmiennie taki sam. Idziemy po prostu na wyprawę przeciwko Hecatowi bodajże. Nie jestem pewien, jeśli chodzi o jego nazwę, bo nie pamiętam, ale tak. Ogólnie na tego samego, co ostatnio nas pokonał. Postaram się być ostrożniejszy oczywiście, czy przynajmniej ja postaram się być ostrożniejszy. A póki co tak, pierwsza rzecz to ceremonia, akamsza, bo no, przydałoby się to załatwić. Druga rzecz to korona, która pozwala nam ogłosić kolejne tutaj doktryny i praca i porządek, albo trzeba sobie prawo i porządek, albo własności niech będą. Realization of self or the devote. Okej, dwa rytuały. Czy takie jakby wywyższanie siebie, czy oddania? Chyba coś tego typu. Czy oddanych bardziej tak. I tu mogę oddać monety wszystkim tym, jak to się nazywa. Brakuje mi słów. Dobra, weźmy to. Będziemy im rozdawać. Rytuał datków dla biednych. No. Ja teraz może nawet go sprawdzimy. Wiem, że pieniądze mogą się do czegoś innego przydać, ale tak, jeśli to miałoby zwiększyć lojalność wszystkich, no to zdecydowanie warto to zrobić. No i też nadal wydaje mi się, że to jest w stylu takim, jak chciałem, czyli jak najprzyjemniej dla reszty, żeby się cieszyli, żeby im było dobrze, niekoniecznie po to, żeby było to najskuteczniejsze. I tak, jest to zanim to wszystko, to powitamy z zagrobu kolejnego z naszych tutaj kumpli. Trochę już umarłych mamy, więc no, najgorszy, czy najłatwiejszy w sumie, bardziej niż najgorszy. I ty dożyłeś najstarszego wieku, więc zasłużyłeś jeszcze nową szansę. Chociaż w sumie powiem tych, którzy najmłodzi zginęli. Ale tak, jak też pamiętam, że był chyba drugi, wcieleniem drugiego bossa, że tak nazwę, więc tak. Teraz, gdy już mamy jego, też kolejne po prostu okazje do świętowania, w której to każdy otrzyma trochę pieniędzy. Ciekawe, czy to rozdaje wszystkie moje, czy tylko część? Jeśli część, to fajnie, jeśli wszystkie, to no nie najlepiej. No, udało się i to bardzo dobrze, więc tak. I czy mamy mieszkanie dla wszystkich? Oczywiście, że nie. Ale tym się nas nie przejmujmy, idź odpocznij. Tak, kolejne łóżeczko takie normalne postawimy. O czym ulepszymy je do namiotu, bo no nie ukrywajmy. Na razie nie mamy lepszych rzeczy niż tych namiotów. Tak, jak już to będzie załatwione, widzę, że oni sami tutaj się tym zajmą z łatwością. To tak, idziemy, pogadamy, ulepszymy kogo trzeba. Tym samym tworząc sobie jeszcze lepszych, bardziej oddanych, wiernych. I było ich więcej niż tylko jeden, a nie jestem w stanie ich teraz zlokalizować. No cóż, w najgorszym wypadku ich nie znajdanie. Jest tutaj kolejny, który zasłużył na dodatkowe błogosławieństwo z książki czy coś. Dobra, co najmniej dwójka mamy. Co daje nadal wspaniały wynik. Okej, weźmiemy kamień. Teraz, kiedy kamień jest tutaj odłożony, to tym razem odkładamy drewno. I no, zanim jeszcze wyruszymy, to rozmieściłbym kilka poleceń. Jak widać, na szczęście nie całe pieniądze straciliśmy. Chociaż cztery takie tutaj śpiwory. Wyszło mnie. Jedno tabernakulum, które bym postawił. W sumie niech tutaj nawet będzie. Wiem, że nie jest najładniejsze, ale no, nie umiem w ładne, więc tak. I kapliczkę. Kapliczkę bym umieścił w sumie nie wiem gdzie. Jak nie wiem gdzie, to po prostu damy ją obok konfesjonału. No. I jak oni się tym zajmą, to będziemy mogli w tym czasie zobaczyć inne rzeczy. I jeszcze prawie bym zapomniał o zadaniu, które teraz zauważyłem. Rytuał morskiej obfitości. Nie wiem, czy to coś zmieni dużo, ale tak, zrobimy. Niech się cieszy. Tak. Jeśli pójdę łowić ryby, to oczywiście będzie to poza nagraniem, ale na razie jakoś tak mi się to nie widzi. Bo chciałbym po prostu pokonać wreszcie Hecata, czy jak się tamten gość nazywał. Ale nie wiem, czemu mi się kojarzy Hecat.
Wiem, że był na pewno do pokonania Heket, Kalamar, czy jakoś tak, jeszcze ktoś, ale no. I pamiętam tej ostatniej rzeczy, a Kalamar wydaje mi się, że był w tym. A był chyba w tym, w tych takich z kryształkami, z innymi rzeczami, co to było jeszcze takiego, no. A no podmorskie ogólnie, tam to miejsce, w tym Kalafiory. A tutaj, no naprawdę, to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z Heketem, więc... No, jeśli to jest to imię, to super, jeśli nie, to zlamiłem. Tak, odpychanie i zatruwanie, tutaj toporek. Jak zapewne pamiętacie, nie umiem walczyć toporem, więc topór będzie u mnie na zasadzie jedno dziabnięcie uniki, jedno dziabnięcie uniki, jedno dziabnięcie uniki, bo tak jest najbezpieczniej toporem. Mogę czasem tam spróbować dwa. Okej. Czyli idealnie, kiedy animacja się kończy, to muszę klikać jeszcze raz. Nie jest to może aż takie trudne, ale też nie jest łatwe i swoją drogą ciekawym jest, skąd ten taki cały wiatr się tutaj ciągle bierze. Zauważyłem, że dosłownie wszędzie jakby dzisiaj był wietrzny dzień. Może to jest naturalne w tej grze, może nie. Może to jakiś bug graficzny. Nie mnie to oceniać, bo nie wiem. Ale tak, no nie przejmujmy się tym na razie. Po prostu idźmy przed siebie, unicestwiajmy wrogów. Cieszmy się z tego, że jeszcze nie zlamiłem. Jakoś aż za bardzo. O nie, najgorzej. Najgorzej. Jako, że dostałem akurat teraz śmierć, kiedy mnie nie ma. Najpierwsze obrażenie. Chciało być. Nie mogło być inaczej. Na całe szczęście nie jest to aż taki wielki problem z jednym obrażeniem i teraz tak... Prędkość ruchu albo dwa serca. Wezmę prędkość ruchu. Bo to coś przydatnego ogólnie, cały czas, a nie tylko przez jeden moment. Więc tak, wydaje się być sensowniejsze i... Oczywiście, że to, żeby móc więcej razy używać tego czegoś swojego, o czym nie pamiętam, głównie dlatego, że dostaliśmy takie, można powiedzieć, nie najlepsze. Okej, no fajne, że jest, ale preferuję naprawdę takie, które mają większy wpływ na ogólną rozrywkę. I tak, znowu się zagadałem, zbyt nieostrożny byłem i przypłaciłem to kartą życia. Na szczęście nie całego, ale no, sporej dawki. Wow. Ta gra jest brutalna pod tym względem. Nie wybaczam moich błędów. Jestem zbyt rozlemiony. Ale powiem szczerze, że jest to dziwne, że tak jestem właśnie podczas gry w Cult of the Lamb taki rozlamiony, kto teraz określiłem, czy ogólnie, że jestem lamą, lamisty, jak to tak zwał. Bo jeśli chodzi o inne gry, to ostatnio jakoś aż tak nie lamię nic z tego typu. Nie mówię tylko o tym, co wy osobiście widzicie, ale też o, powiedzmy, moich prywatnych zmaganiach w różnych grach. Więc tak, bardzo to dziwne dla mnie. Jednakowoż, nawet jeśli jest to dla mnie dziwne, to nie będę zaprzeczał, że jestem lamą. Chociaż no, moim zdaniem powinienem przynajmniej w ostatnich dniach sobie trochę mniej lamić. Ostatnio gram w dużo gier takich pseudo-szkilowych, które, no, wymagają trochę umiejętności, przy czym, żeby nie było nie jakoś bardzo dużo, nadal nie mam za bardzo na to czasu, ale tak, jak na moje standardy, to zdecydowanie więcej niż, powiedzmy, miało to miejsce dwa tygodnie temu. No ale tak, nie będę to może więcej gadał, opowiadał, bo to nie ma sensu. Zamiast tego ratujmy kolejnego wyznawcę, który początkowo będzie miał co prawda tylko i wyłącznie, jak to się nazywa? Namiot? Czy jaki namiot? Śpiwór. Ale właśnie szybko ten śpiwór przerobimy na namiot. I teraz tak, niszczymy, dostajemy, idziemy dalej. Nie przejmując się niczym, tak naprawdę... Tak, możliwe, że jeśli bym dostał niewielkie przyspieszenie ataku na toporze, to byłbym w stanie robić już większe serie ataków. Tak myślę. Ale nadal nie jestem do końca pewien, więc tak, możliwe, że dosłownie... Jakbyśmy zdobyli tą fajną kartę, która właśnie przyspiesza tam chyba o 20%, to bym już powiedział tak, jestem w stanie korzystać z topora bardziej. Ale póki co, co my tu mamy? To! Zdecydowanie to! Zdecydowanie to! Lepsze to niż to, co mieliśmy przed chwilą. To są te pociski takie namierzające, więc nawet na Heketa to będzie bardzo potężne. On tam, pamiętam, dużo żab sobie generuje. Tak. I sam też należy do dosyć ruchliwych, jeśli chodzi o walkę z nim.
Więc no, z czymś takim będzie trochę łatwiej teoretycznie go pokonać. Okej, i znowu sala z wieloma skrzyniami. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy ją znajdujemy. Dobrze, a wianek z trawy? Będę mógł jakby gdzieś to pobudować później, póki co. Ciesz się owca, ciesz się jagnie. Kolejne nam się zestarzą. Co ciekawe, jest to chyba jeden z tych, których mamy z krainy Kalamara. Jednocześnie nie prawdopodobnie jedyny boss, którego tam pognaliśmy. Więc no, ciekawa sprawa. Że tak... zestarzał się on chyba szybciej, chociaż dobra, ciężko mówić, czy zestarzał się szybciej, nie zestarzał się szybciej. Bo nie pamiętam bossów tutaj, jak wyglądali do końca. Ciężko mi powiedzieć, czy zastanawiał się szybciej od, powiedzmy, pierwszych w tej krainie, czy nie. Ale tak mnie się wydaje na ten moment, więc tak, jeśli to jest prawda, to wow. Też tak, odkrywam mapę. Wezmę serce, bo odkrywanie mapy teraz już mi niepotrzebne. Niestety z tego skorzystać nie możemy, żegnaj klaunek. Nie możemy albo uciec, albo pójść dalej. No, ja pójdę dalej, bo nie chcę uciekać. Chciałbym raz... a porządnie się pozbyć tego dziada i uwaga, uwaga, tak, Heket, dobrze pamiętałem. Dobrze, tak, czekałem na to, pogodź się ze swoim porażką. Po prostu skip, nie ma co czekać. No i mamy wielką ropuchę, która ma bandaż na ręce. Teraz tak zauważyłem. I okej. Fajnie biją te pociski, więc tak. Miałem rację, że znacznie pomogą. Gdybym był delikatnie ostrażniejszy, to dzięki tym pociskom byśmy mogli go pokonać bez otrzymania obrażeń. Kurczę. Szkoda, że dostałem ten raz czy dwa razy. Jednak, no nie ma co się przejmować. Daliśmy radę. Mimo wszystko, więc jej. Wróć tę lamę. No i tak, oczywiście będę próbował go pokonać jeszcze raz. Przechodząc tutaj w wolnym czasie swoim. Prawdopodobnie na innym zapisie, bo tutaj nie chcę tego za bardzo ruszać poza nagraniami. Chyba, że chodzi o jakieś takie podstawowe właśnie ogarnianie czegoś, co trzeba ogarnąć, ale no. Jestem prawie pewien, że właśnie niedługo spróbuję jeszcze raz. A póki co, no, sukces. Jednym czy dwoma otrzymywaniami obrażeń, co jest naprawdę takie bolesne. Bo gdyby nie to, to byśmy mieli dwa achievementa, nie jeden, ale... właśnie ma co płakać, chyba, że się uda wcześniej czy później. Podobało mi się to, jak... znaczy, podobała mi się obserwacja mojego niszczenia Heketa. Czym Heket? Ciężko powiedzieć, czy to był chłop czy dziewczyna, ale mniejsza. Tutaj płcie ogólnie są chyba dosyć takie... no niejasne. Ale tak, okej, czyli to była dziewczyna. I ignorancja zawsze była przeznaczona do bycia jej powodem jej upadku, coś tego typu. Twoja nieugległa, czy nieugięta krucjata dziwko starej wiarze rozgrzewa moje zimne, niebijące serce. Okej, ciekawa sprawa, bardzo nawet ciekawa. Zobaczmy, co to w ogóle będzie ze sobą zwiastować. No cóż, wybaczcie, że nie mogę tego przeczytać, ale akurat dosłownie przyszli przekazać mi pewną informację, więc nie chciałem wam tego wycinać, ani dał się zatrzymać. Ale tak, czy siak, teraz mówimy, dziękuję, tak. Swoją drogą to jest nasz małżonek, więc tak. Można tutaj okazać uczucie. Cieszył, ulepszył to też poziom. Mu oczywiście mówię, ale tak podkreślam, te zwierzęta w większości przypadków przynajmniej są bezpłciowe, więc tak i... musimy szybko się tym zająć. Niestety... a potem, jak już się tym zajmiemy, to widziałem tu kogoś jeszcze gotowego, powiedzmy. Na... on brakuje mi słów. Gotowego na ten. Na poziom, więc tak, zaraz się tym zajmiemy, ale najpierw musimy posprzątać kupy i inne nieczystości. I uwaga, uwaga, dobra, mniej więcej jest załatwione. Tutaj też poziom, ulepszajmy nasz kult. I tak, zanim coś dalej jednak, to teraz...
Sprawa, co jest? A, ulepszanie nagrobków. Okej. Okay. Ile można, tyle zrobimy, bo chcę, żeby tam były jak najładniejsze. Jest tak. Następnym zleceniem będą znowu kamienie w takim wypadku. Gdybyśmy mogli jak najpierw to przygotować. I teraz tak, jak to już jest mniej więcej załatwione, to jeszcze tutaj właśnie to podbudowujemy. Teraz to, co my tu mamy? 4 kamienie. Miłe. Jest jakieś, wiecie, no, odkrywcze, wielkie, przewspaniałe, ale tak, na tyle fajne, że... Czym fajne, raczej... Na tyle skuteczne, że zawsze jest to miły dodatek do możliwości, które nas tutaj mogą zastać, jak powrócimy z krucjat. I tak, widzę, że są delikatne problemy z głodem, więc wyzbieramy wszystko i zaraz zaczniemy gotować. A ja prawdopodobnie będę musiał się udać lada moment, nawet po ryby, bo mam jeszcze to błogosławieństwo rybne, to tak, to po prostu warto z tego skorzystać. No i no, póki co jeszcze nagotujemy tym razem trawy, bo mamy tego trochę. Wiem, że nie najwięcej, ale no, zawsze coś. A jak będziemy mieć właśnie ryby, to potem dzięki rybom będziemy mogli gotować lepsze. Żeby się nie przejmowali. Tak, kapliczka, okej. Okay. Rozpalamy płomyk w kapliczce. I konwertujemy tych, którzy tutaj dołączyli. Oczywiście nic nie zmieniamy. Same negatywne rzeczy. No szkoda, ale dobra, i tak go bierzemy. Jak mówię, ja nie odrzucam nikogo. W tej kwestii. Możesz iść na worship, możesz iść na cokolwiek innego i... Tylko jeden? Oj. Tylko jeden, ciekawa sprawa. Wydawało się, że miałem... A nie, dobra, to jest pokonał Heketa. No tak, Heket przecież nie daje takich rzeczy. To jest ciekawe, że ze wszystkich... A dobra, to nie, to jest sensowne, przecież my tutaj im serca wyrywamy. Wiem, że mocno brutalne, no ale cóż zrobić. Dobra. Nie podziwiajcie zmarłego, proszę, tutaj. Nie, to... Musimy iść po prostu. Teraz się przygotować na pochówek. Tak, widać, że już co mogli tutaj upiększyć, to upiększyli. Niedługo upiększymy jeszcze więcej. Tak, kamienie niech się tam robią nadal. Tutaj odbierzmy, ile możemy tej inspiracji. Czy jak inaczej to nazwać, nie wiem. I tak. Jak mówię, zabierzemy wszystko, po czym tutaj poziom. I tym razem bym ulepszył w sumie... A, co bym w sumie ulepszył? Tego nie czujesz, bym musiał ulepszać, to nie jest niczym aż takim istotnym. Ozdoby? Może? Chyba, że toalety można jakoś ulepszyć. Tak. Tak. Można toalety ulepszyć, to oczywiście to zrobię. Nie bym musiał już tak często czyścić. Zobaczmy. Magano, żeby wzmocnić klozeta. I chyba jestem ślepy, bo nie widzę... Kryształów się mi zachciało, no bez przesady. Ja rozumiem, że standardy czy coś, ale to jest aż za dużo. Ale dobra. Dobra, na razie się tym nie przejmujmy, zamiast tego idźmy na mszę, ceremonię, jak zwał, tak zwał. No i tak, potem pójdziemy połowić, a po skończeniu łowienia to w sumie nie wiem co dalej. Wiem, że mieliśmy chyba jakieś grzyby też komuś przynosić, to tam pójdziemy do tego grzybowego czegoś, może spróbujemy wykupić jakieś tam rzeczy, coś tam zdobyć, ciężko mi stwierdzić. Ale tak, i przy okazji mamy... Heights of the Devout 4, czyli jeszcze wyższy poziom na start, co znaczy, że będziemy mieć łatwiej. Jej. I następny poziom, który osiągniemy, to od razu będę chciał ulepszyć jeszcze bardziej poziom naszych rzeczy. By po prostu było jak najłatwiej. O, ktoś tam zdobył poziom, więc fajnie, fajnie. Tak, najpierw doktryna. Kończy nam się pomału. Ostatnia z kategorii posesja, czyli własności. Światowe właściwości, czy posesje oznaczają wszystko, czy nic? Więcej wiary za mszę. A tutaj się jeśli budujemy... Biorę to chyba. Tutaj nie ma niczego takiego dobrego albo złego. A to jest lepsze, bo będziemy więcej wiary rozzyskiwać za mszę, której i tak będę starał się raz na jakiś czas robić, więc tak.
To jest po prostu dobry pomysł, żeby się tym zająć. Nawet w ogóle niszczą też te potem znowu te tabliczki. Potem wszystkim tak. To jest załatwione tutaj, co mamy. Kiedy zostałeś pokonany na krucjacie po raz pierwszy, poświęć towarzysza, by się odrodzić. Nie. Jeden raz dziennie zjedz posiłek, by zyskać niebieskie serce. To, na razie to. Ciemność wewnątrz. Dostań zarażone serce, czy chore serce na początku każdego przebiegu. Nawet to. No, i nic więcej chyba tutaj nie ma. Okej, zawsze niewielki dodatek. I tak, widzę, że jest ich dużo, więc szybko się tym zajmiemy. Tak, nie, nie to... Z tego też fajnie byłoby skorzystać, ale zanim to, to musimy po prostu ulepszyć kogo się da. Bo jest ich za dużo, żebym po prostu tego nie robił. Też, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie znalazłem chyba nigdzie potwierdzenia, że im więcej ich i trzymają poziom, tym lepiej radzą sobie właśnie z różnymi rzeczami. I dobra, jako że cię znalazłem, to jeszcze tobie to damy. Tak myślę, że też masz poziom, ale nie masz, więc szybko to zmienimy, dając ci trochę monetków i tańcząc. No i dobra, kolejny. To znaczy, że chyba tabliczka? Kolejna? Tak, kolejna tabliczka. Mamy już dwie w zapasie. Dobra, a jeszcze tutaj mamy kogoś, więc ty też dostaniesz to. I dobra, dobra. Idzie nam świetnie. Lepiej nawet niż bym się spodziewał. Sio, ptaki. A i w sumie już czego zapomniałem, nie zrobiłem strachów na w ogóle. No ale cóż, poradzimy sobie bez nich. I teraz tak. 21 minuta, udało się nam tam wygrać, to najpierw do Spore Grotto, potem połowić ryby, a na końcu idziemy zagrać w Knuckle Bones, ewentualnie z tym gościem jednym, który tam też spotkaliśmy. I dobra. Kupuję wszystko, co się da po prostu, żeby już tam nie mieć potem problemów. Wszystkie podłogi, wszystkie niepodłogi, wszystko po prostu, co mogę. Żeby ewentualnie, jeśli jest achievement za to, mieć już go zaliczonego. O czym z góry mówię, nie wiem, czy jest taki achievement. Jeśli chodzi o achievementy tutaj, to wiem tylko, że są za pokonanie każdego bossa, bez zatrzymywania obrażeń. I powiedzmy za ukończenie rozwoju poszczególnych drzewek i takich technologicznych na pewnych etapach. Chyba tak, ale dobra. Jest tutaj ten cały grzybek z pająkiem, czy jak to nazwać, dajmy mu grzyby jeszcze więcej. Jeszcze więcej grzybów, nie grzyby jeszcze więcej. I zobaczymy, co powie. Tak, tak, te się nadadzą. Okej, Sozo, podziel się z tym rytuałem, ale nikomu nie pokazuj. Ocnij się, albo doznasz prania mózgu też. Okej, czyli rytuał tego prania mózgu. Nie wiem, jak on działa i po co on jest, ale tak, karmi się grzybkami, są piękne halucynacje. I co dalej? A przez dwa dni będziemy mieli pełną wiarę. Ciekawe, ciekawe. Chociaż nie wydaje mi się, żebym tego potrzebował. Zrobione. Ja muszę zobaczyć, że lojalni wyznawcy Sozo są. Mają dokonaną pracę mózgów. Cokolwiek dla Sozo przez kilka dni. Nie stracą wiary w Sozo. Ale potem wielu z nich zachoruje. Ale no cóż. Teraz widzisz, idź do swojej świątyni i zrób ten sam rytuał. Byście bym powiedział nie. Nie chcę. Ale jeśli będzie zadanie, to może przemyślę to jeszcze. Niestety jest zadanie. O, nie mogę tu już nic kupić. Aż szkoda. A, dobra, nic się tu nie dzieje, myślałem, że coś się dzieje jeszcze takiego wyjątkowego. Ale dobra, nic nie ma, no to możemy spokojnie wyruszyć do następne rzeczy. Ale tak, Knuckle Bones i tak dalej to za chwilę, a póki co lecę szybko połowić ryby. Żeby nie będę was nudził, bo no to jest powtarzalne. No dobrze, jesteśmy teraz już w naszym kulcie i powiem wam tyle. Co załatwiam mniejsze sprawy poza nagraniem, bo stwierdziłem, że po prostu warto to szybko poogarniać, więc tylko wam pokażemy szybko wybrać. Czyli nikt nie jest ponad prawem.
tej wiesz w grach pierworodny. Wszyscy są narodzeni aż utracę wiary, gdy dajesz do więzienia kogoś, kto nie protestuje. O, to. Wiesz w zbawienie. Coś tego typu. Idealne. 10 wiary za każdy dzień, kiedy nikt nie zaczyna go w więzieniu. Zdecydowanie lepsze niż inne opcje. Dobra, na tym na razie zakończymy to. A ja lecę dalej załatwiać takie różne, mniej bądź bardziej istotne rzeczy i widzimy się. No dobra, trochę minęło czasu, nie będę tego ukrywał. Ale tak pomiędzy powiedzmy tym momentem, a tym, na którym ostatnio się widzieliśmy, ciężko mi powiedzieć, co się zmieniło, bo nie pamiętam, co budowałem, czy nie. Ale pozwólcie, że tak szybko przebiegnę tutaj, bo trochę się zmieniło, więc jakoś naprawdę nie pamiętam, jak powtarzam, co robiłem, a co nie, to pokażę wam wszystko. Więc pierwsza rzecz, mamy dwa strachy na wróble, które pilnują tej farmy. I nawet myślałem o postawieniu kolejnych, ale no, na razie sobie odpuściłem. Przy okazji będziemy łapać pająki, bo lubię pająki. Tak, wychodek dla tych, którzy pracują po tej stronie oraz dwie nowe kopalnie drewna, bo tamte się rozpadły. Mamy też właśnie, jakby to powiedzieć, zadanie, które prosi, żebyśmy wrócili do Darku, do odnaleźć zaginionego brata jednego z naszych tutejszych, więc tak, oczywiście, że to zrobimy. Przy okazji jeszcze naszykujemy potrawki mięsne i inne takie. No zapas po prostu, bo nie wiem, ile mi to zajmie. Chociaż Darku raczej jest no najprostszym lokacją, więc też nie ma co się przejmować aż tak. Ale jednak, wolę być przygotowany. Co jeszcze takiego na pewno mogę powiedzieć? No mamy boską inspirację, którą zaraz wydamy sobie na coś. No, dzień 49, odbywam też te kopalnie kamienia. Dwie, ponownie. Rzeczy. I tak, słyszałem, że jakieś, czy nie tylko słyszałem, co widziałem, że jakieś budynki się rozpadły, to szybko to naprawimy. Chociaż nie ukrywam, teraz może was zaskoczyć, mam problemy z drewnem spore. Ale tak, nadal jakoś sobie z tym poradzimy. I teraz pora iść tutaj na mszę i ogłoszenia. Jednocześnie, potencjalnie na to, by ogłosić ostatnią już doktrynę. Ale tak, tym razem się nie przejmujmy, tylko modlitwy. Zobaczymy, czy dostanę 50, czy nie. Fajnie by było, ale nie sądzę, żebyśmy mieli aż taką potęgę u siebie. Mamy. Dobra. To mogliby tutaj nowe rodzaje broni brać, oczywiście z chęcią, ale najpierw tutaj najwyższy poziom po prostu broni, jaki można mieć na start. A może ogólnie po prostu już najmocniejszy? Ciężko mi stwierdzić. I okej, 50. Tak, równy 50 nam daje. Nieźle. No i tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to korona. Korona. Ostatnie już z możliwych tutaj doktryn. Wiara przez oddanie, czy wiara przez dotację? Okej. Okej. Nie. O, okej, to. Czyli nie zbieracie podatków, a raczej być loyalty influencers. Nadalcy wymuszacze lojalności. Ja ciebie bym tego spell za chyba odblokowanie wszystkich doktryn. Nie wiem, czy jest najlepsze. Ale tak, nadal wolę to niż zbierać podatków. Więc zaraz to przeprowadzimy. Pierwszym takim specjalnym będzie nikt inny, jak też nasz, o ile się da, naszego małżonka tutaj. Tak, można. Zostaje też jednocześnie, można powiedzieć, mistrzem lojalnościowym. Nie chciałbym, żeby to było takie dosyć agresywne czy coś, ale no, to jest moim zdaniem lepsze niż to, co było, więc no, może mi się to nie podobać trochę. Ale na pewno. O, nie chciałem. Nie chciałem, wybacz. Po prostu damy jeszcze inspirację. No i oczywiście standardowo jeszcze też, jako że to jest małżonek naszego jagnięcia, czy małżonka, bo jak mówię, tej płci są dosyć tak neutralne, więc ciężko powiedzieć, to zaraz to. No, jeszcze tak całusem zażegnamy i co chciałem w sumie teraz zrobić, bo już nie bardzo pamiętam. Już mamy, tutaj kompostu nie mamy, nie mamy też silosa.
Mamy też totemu zbiorackiego dwójkę, ale póki co może kamienną kopalnię dwójkę, na wypadek gdybyśmy kiedyś potrzebowali tego dużo więcej. No, po prostu odblokowujemy dla samego odblokowania tak bardziej. Bierzemy resztę tego tutaj devotion. Oni tam jeśli chcą, to niech jedzą, jeśli nie chcą, to niech nie jedzą. Wielkie różnice mi to nie robi. Bierzemy na więcej jak się da. Jak my wyjdziemy do Darkwood. I mój cel w Darkwood teraz będzie dosłownie tylko odnalezienie brakującego tego towarzysza. I przy okazji mam 50 kobonet. Czemu 111, ale 50 od razu wydam na uwolnienie tej osoby. Bo uważam, że no, może to być istotne, warte tego, cenne tego. Po prostu więcej followersów, czy jakkolwiek tam nazwać, no najbardziej przydadzą. Jak najbardziej się przydadzą większej ilości. I teraz tak, Divine Guardian. Sekundy nieważliwości. Nie znam tego, ale może być. I Warmaker's Hammer. Slow to fall, it's calamitous upon landing. Nie wiem, co to ma być, ale jakiś wielki młot. Oj. Totalnie nie broń dla mnie. W normalnym działaniu. Bo tutaj klikam przycisk i on macha tym młotkiem. Nie można, ale na szczęście nie można przynajmniej ataków tutaj łączyć, więc nie będę się źle czuł z tym, że nie potrafię. O najprościej w świecie. Okej, przegramy to. Jestem prawie pewien, że my to przegramy przez to właśnie, jak ten młot działa. Bo ze sporym wyprzedzeniem tutaj planować każde uderzenie, co jest już dla mnie ciężkie. Dobrze, bardzo, może dlatego jest to połączenie. I pies mi zaczął szczekać, oczywiście. Jak na złość, gdy tylko wznowiłem to wszystko. Ale tak, ile można tyle spróbuję tutaj porobić. I no, jak sam Darkwood, może mnie nie interesować tak odnalezienie tutaj brata naszego wyznawcy jest dla mnie jak najbardziej istotne. Nie dosyć, że będzie się dzięki temu cieszył, tak jeszcze możemy to zrobić. Owe, fajne. Przede wszystkim wyznawcę potencjalnie kolejnego, więc tak podwójnie korzystne dla nas. Teraz tak, możemy to włączyć co chwilę, bo mamy dużo tego oddania. Okej, można dwa machnięcia starcza, o czym musimy być już ostrożni. Tak, przy pierwszej lepszej okazji zdecydowanie będę wymieniał tego młotka na coś innego. Bo to jakkolwiek jest zabójczy, co no, sama gra mówiła, w sumie sam opis tego młotka. Tak jest. No nie jest tym, czego szukam. I tu jest coś związanego z koroną. Nie rozumiem. A tu jest to, czego szukamy, więc idziemy tam znaleźć naszego kolegę, towarzysza. W sumie bardziej brata naszego znawcy, bo tak najłatwiej to powiedzieć. I tak najłatwiej ich nazywać wyznawcami. Chyba ktoś zginął niestety, ale trudno się mówi. Tak jest, to będziemy musieli sobie z tym poradzić. Tak, niestety. Teraz tak. Na całe szczęście nie są oni najskuteczniejsi w egzekwowaniu swoich ataków, więc z nimi to jeszcze może sobie poradzę. Tymi robakami jest trochę gorzej. Przynajmniej ja na tym mówię robaki, bo w rzeczywistości to są jakieś sterty mchu. Oj, a ten skoczący to jest jeszcze gorsze z tego co widzę. Okej, i chyba mamy delikatnie większy zasięg też niż jest to pokazane, więc nie jest może aż tak okropnie, jak myślałem. Jak się udało się uratować. I tak, podobnie jest do swojego tamtego brata, więc no, super. I tak, skoro nam się to udało, to można by było od razu już zakończyć wyprawę, ale ja tego nie zrobię. Co to nie? Aha. O. Serce trójki można kupić. 100. Nie mamy tyle. Tak, to trzeba będzie przyjść chyba mając to wszystko, żeby kupić tą kartę, tak, do kolekcji. Ale mniejsza z tym na razie. I teraz tak. Spróbujemy jeszcze raz. Z tym młotem będzie ciężko, ale spróbujemy jeszcze raz. Dopaść leszego. Oczywiście na no-hicie. Jeśli się nie uda, to trudno, jeśli się uda, to super. Okej, to mówi to samo, ale to jest tylko wspomnienie. Zaczyna się jego
transformacja. Tego mchorobaka. Naprawdę ostrożnie, żeby od nich też nie dostać. Bo jak podkreślam, nie umiem młotka do końca, więc może być łatwo tutaj otrzymać obrażenia. Okej, jeszcze nie otrzymałem, co jest sukcesem, zdecydowanie. Włączamy niewrażliwość. Uderzamy dwa razy. Jak mu wyskoczy, to jedno uderzenie, niewrażliwość na chwilę. Jedno uderzenie, niewrażliwość. Uderzenie. Teraz tak, nie widziałem tam przeciwnika, więc niebezpiecznie. Ale tak powiedzmy, że jedno uderzenie, drugie uderzenie. Pozbądźmy się jego potencjalnie. Okej, okay, włączymy niewrażliwość. Chociaż wątpię, żeby ona pomogła, bo jest ich za dużo. No, nie pomogła, niestety. Więc nie udało się na uhita. A potem spanikowałem. Tym razem nie zaliczymy na uhita przez młotka. Tym nie umiem walczyć. Najlepiej. Niestety, aż trzy razy otrzymałem obrażenia, ale tak. Ale został też ponownie pokonany. Dostajemy tutaj nową formę followera. Fajnie. No i to parę innych rzeczy. I możemy stąd wyruszyć ponownie do naszego kultu. To będzie, można powiedzieć, prawie że końcem tego epizoda. Ale jednak nie do końca. Bo jeszcze, jak mówię, chcę zagrać w Knuckle Bones chociaż raz. Zanim to, to musimy jeszcze tutaj właśnie pochować naszego tu kolegę. O, on już jest starcem. O, przywódcy, jestem taki wdzięczny. Mój brat w końcu tu dotarł. Tak. Bo niestety ty za to odejdziesz z tego świata i będziemy musieli cię uczyć. Ale tak, oczywiście, że to zrobię. Podobnie jak też... No, zaakceptujemy was wszystkich tutaj do kultu. Nie, nie, nie to. Tak, 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 przekonwertuj mnie na kult. Dobra. Załatwione. Mam nadzieję, że trochę się różni od swojego brata, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. A jeśli tak, to jakoś sobie z tym poradzimy. Nawet jeśli tylko kolorem się różnią, to dla mnie to już wystarczające. Dobra, a teraz idziemy z tym. I warto byłoby zobaczyć jedną ważną rzecz. Dobra, czyli te groby lepszej jakości od razu się odzyskują. Wiem, że dziwnie to mogło zabrzmieć, ale tak, wiadomo, o co chodzi. Raczej dla wszystkich. Tak, mamy to. Zbieramy szybko oddanie na rzecz kolejnych tam jakichś pomysłów, których w sumie nawet nie wiem, czy potrzebujemy. Dobra, a za mało materiału, więc teraz nie będziemy rozpalać tych ogni. Tak, co dalej? Co dalej? Może wreszcie pora na coś takiego. Nawet zdecydowanie jest to dobry pomysł. Jak to wszystko poulepszać, to będzie naprawdę fajne, tylko... Okej. Okej, gro. Zaskoczyłaś mnie tu bardzo pozytywnie. Chciałbym tu zacząć robić, więc... Tak, chyba też tym się zaraz zajmiemy. Zdecydowanie. No dobra, w takim wypadku zostawiam tutaj pieniądze do zrobienia i mamy na partyjkę Knuckle Bones. Bo jednak, jakby to powiedzieć najprościej, no, chciałbym się tym szybko zająć, tak na zwieńczenie epizoda. Jednocześnie trzeba przygotowywać już te poszczególniejsze domy, żeby wszyscy się cieszyli. Tak, mamy wątrza. Tak, cóż, dzieciaku. No, odnalazłeś swoją drogę do tego miejsca. Chcesz, możesz zagrać. Ale uważaj. Chciałbym bądź ostrzeżony. Gram na pieniądze i... na to by sobie zostawić. Ale dobra, pierwszy jest chyba... jak to się nazywa? A, bez pieniędzy, więc tak. A
Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dwójka. Może być na środek. Jedynka. Okej. Okay. Tą jedynkę zostawiamy, oczywiście. Dwójka. Dobra. Ja. No nie jest najgorzej. Czwórka. Nie chciałbym rzucać wszystkiego na jedną linię takich porządnych, więc tak, tam. Piątka. Podoba mi się. Nawet bardzo. Okej, okay, czwórką zniszczył moją czwórkę. Trójka nie należy do najwyższych, to mu jej nie niszczmy. Zamiast tego rzucimy to na razie tutaj. Okej. Okay. Dobrze. O, trzecia dwójka. Dobrze. No, możemy zniszczyć mu piękne czwóreczki, bo czemu nie? Okej. Okay. To było bolesne. Trójka tutaj. Dobrze. No nie jest źle. I teraz musimy gdzieś tu postawić. Powiedzmy, że tak. Tutaj nawet niech będzie już ta trójka. Będę płakał potem pewnie po niej, ale tak. No, nawet bardzo. No, nie powinienem niszczyć dwójek, więc tak, niech będzie. Kolejna dwójka tutaj. Szóstka. Dobra, idealnie. Idealnie z tą moją szóstką się tutaj złożyło. Piątka. A, okej. Okay. Tego nie pamiętam, że tutaj trzeba mieć wynik. Znaczy, że ktoś zapełnił sztyle. Gdybym pamiętał, to bym ostrożnie do tego podszedł. Ale dobra. Dobra, znowu jestem pierwszy. To jest akurat pechowe, bo wolałbym być drugi. Dobra, czwóreczkę na środek. W takim wypadku głównie powinniśmy się skupić na eliminowaniu wysokich wartości u niego. Tak, będzie chyba najlepiej. No, dobrze. Albo i nie. Kolejna dwójka. A to dostawimy tutaj. Niech będzie ryzyko większe. Oczywiste. I dobra, idealne miejsce, żeby usunąć mu. O, jak to się nazywa? Czwórka? Albo nie. Tutaj zbudujmy szóstki póki co. To jest takie najbezpieczniejsze miejsce teraz na szóstki. A tutaj jedynki, no nic lepszego i tak nie zrobimy. Nie wierzę. Zawsze co 9 punktów, no ale i tak nie wierzę po prostu w mojego pech farta. No i wygra przez to, że nie mamy jak mu czegokolwiek usunąć. Mogłem jedynkę, ale to nie ma sensu. Okej, okay, ta gra jest... Może nie tyle co trudna, co dziwna. Ja się nie poddam. Ale tak, tutaj losowość potrafi naprawdę dobić. Okej, okay, on zaczyna z czwórką. Dobrze. To ja mu kontruję czwórkę czwórką. On chce trójkę. Ja mu tą trójkę podbijam. Czemu w sumie nie podbijam, czemu zostawiam raczej przy rzucie dwójki. On mi czwórkę też rzuca czwórką, dobra. To jedną dwójkę zarzucam tutaj. Jest tak, piątka. No, tam się niebezpiecznie nie robi. Trójka. Na razie dostawię tutaj, bo nie ma co usuwać mu trójek. Jeszcze. Kolejna dwójka. Nie jest najlepsza, ale nie chcę tam zapychać, żeby ewentualnie móc usunąć co trzeba będzie. I tak, piątka. Usuwam piątkę zdecydowanie. Dwójka. Tą dwójkę mogę tam przyklepać. Jedynka, no najgorzej. A tutaj on akurat zrobił sobie błąda, którego od razu mu skontrujemy. Ale niestety jest na wygranej, to mocno wygranej pozycji. I tak, szóstka. No nie mam bezpiecznego miejsca na tą szóstkę, więc dostawimy ją tutaj ewentualnie. Dobrze. Suwa, no kolejna jedynka. To są jakieś żarty. Ja to przegram po prostu przez to, że mam kostki nie pasujące do tego, co on trafia. No i on sobie dorzuci cokolwiek i wygrał. Nie, to jest... Bez sensu, jak mi się trafiają po prostu kostki, z którym nic nie mogę zrobić. Ale co chciałem? Nie chcę walczyć z Rotał.
chcę z nim walczyć, ale dobra. Zobaczycie po prostu już tylko rezultat, bo mam po prostu już tego dosyć, tak, żeby wam pokazywać marnowanie czasu i tym podobne. Chociaż okej, jest dobry początek. Bardzo. A okej, jak jest taki dobry początek, to już zostawię, bo nie ma co. Pięknie, pięknie, pięknie. Czyli muszę rzucić tutaj jedynkę, bo nie chcę mu usuwać jedynek pod żadnym względem. Dobrze. Bardzo nawet dobrze. A gorzej, że muszę teraz tutaj dostawać te jedynki. Okej. Okej, środkowa linia jest już idealna do składowania porządnych kości. Czym no tylko środkowa, bo pozostałe wiki nie chcę usuwać pod żadnym względem, więc położymy tutaj i piątki. Czwórka jest wystarczająco poważna, przydatna, powiedziałbym, że tak, więc można tutaj. Dobra, dwie piątki, to ciężko będzie to przebić, chyba że sam zrobię dwie piątki. I teraz czy jemu zabrać 20 punktów, czy sobie dodać 15 punktów? Zacznijmy od siebie. Okej, sytuacja nie najlepsza. Możemy to przegrać jeszcze łatwo, przez tą jedną decyzję. Aha, przegraliśmy. Znowu przez głupią decyzję. Okej, po wielu próbach się udało i patrzcie, co jest najciekawsze, jakim to ustawieniem zrobiłem. Naprawdę na farcie i no. Zrobił mi wszystko, co mogę, ale te trzy czwórki pod rząd na tej linii, na której są na niebiesko, uratowały mi życie i to zdecydowanie, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. I tak, na farcie się to udało, więc udało się, dosłownie tak jak myślałem. Co? A, wydaje mi się, że lepiej, żebyś to wziął. A, czy coś takiego i dostaliśmy tutaj kartę, którą jest... Datism. Mitridatizm, okej, odporność na truciznę. Przyjemny efekt. Nie powiem, że idealny, ale no, zdecydowanie przyjemny. Dzięki za kartę, jej, udało się. Kolejna rzecz zaliczona. No i możemy spokojnie powrócić do naszego kultu. I tam zakończyć spokojnie epizoda. I miejmy nadzieję, że tak nie ma tu żadnych wielkich problemów. No, nawet nie ma. Więc no, damy radę. Jest dobrze. Tak, no. Nie wiem, czy coś więcej do dodania. Poza tym, że czas posprzątać toalety, pozbierać drewno, poogarnieć co trzeba i... No i tak, na tym dzisiejsze spotkanie z Cult of the Lamp kończymy. Bo naprawdę nie widzę tutaj większej ilości rzeczy do zrobienia. I tak, pomiędzy tym a następnym odcinkiem postaram się może zbierać znowu inspiracje i tym podobne. No i oczywiście ogłoszę parę przy tym podobnych spraw, żeby może już nawet wyruszyć na przygodę jako ktoś ze wszystkimi możliwościami, jakie istnieją. Kto wie, może naprawdę będzie to potrzebne, a może niepotrzebnie się przejmuje. I tak, na zwieńczenie jednak wszystkiego... O, 53. Tak, na zwieńczenie wszystkiego całkowicie warto byłoby zrobić jeszcze dwa rytuały. Czym jeden zrobię bardziej, dlatego że mam na to zadanie, nie dlatego że chcę. I tak. Jest naprawdę nie zgodne z tym, co chciałem, no ale dla rzeczy, które on nam każe robić, ten cały od grzybów, można dostawać czasami, nawet nie czasami, co dostajemy, fragmenty talizmana. Nie ukrywam, talizman dla mnie ważniejszy niż takie tutaj sumy domniemane. Jak widać, że niektórzy pochorowali. Ale spokojnie, tym się zajmiemy za chwilę. I tak, jeszcze trochę monet dla wszystkich, by tylko przekazać każdemu, komu się da. No. Trochę lojalności. Lojalność naszych tutaj pomocników jest dla mnie wszystkim. Ktoś zdobył poziomy. No więc jest dobrze, na tym kończymy wszystko. I teraz tak, najważniejsze, bardzo dużo osób się pochorowało, ale tego akurat się spodziewałem, zajmuję się tym, tak bardzo, nie chciałem tu włazić. Idźcie po prostu odpoczywać.
Bo nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj zginął. Tak, ty też do odpoczynku. Do odpoczynku. Oni już chyba też idą odpoczywać. Dostaliśmy ryby w podarunku. Tak, wymioty musimy posprzątać i... No, na tym już naprawdę kończymy, bo... Po prostu nie ma co aż tak długo się z tym wszystkim męczyć. Na tym epizodzie. Więc tak, następny będzie czymś zdecydowanie wielkim. A teraz jedyne co zostało, tylko to popatrzeć, czy wszyscy chorzy idą tutaj. Idą. Dobra. No to tak, pomiędzy tym następnym odcinkiem, jak mówię, poogarniamy dużo różnych rzeczy. O, i przy okazji... O, niestety. Niestety przerwałem, ale tak, nasz małżonek jeszcze tu ma poziom, więc to już naprawdę tym razem tyle, więc... Tak, no. Dzięki za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.